Ważne dla gminy Sieradz. Witam Państwa. Ze mną jest gospodarz gminy, pan Jarosław Kaźmierczak. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, witam bardzo. Trafiliśmy do miejscowości Dębina, szanowni państwo. W tej chwili trwa wysypywanie podsypki. To jest jedna z wielu inwestycji drogowych, o których w dzisiejszym programie będziemy z panem wójtem mieli przyjemność rozmawiać. Jesteśmy w trakcie realizacji drogi w miejscowości Dębina. Odcinek 462 metry. Pozyskaliśmy środki z obszarów wiejskich, z PROW-u, z województwa łódzkiego. Koszt inwestycji wyniósł 434 tysiące złotych. Pozyskane środki 150 tysięcy złotych z lokalnej grupy działania Przymierze Jeziorsko i tą inwestycję realizujemy. Nie udało nam się w zeszłym roku zrealizować, ale w tym roku kończymy i realizujemy. Także to jest kolejna inwestycja drogowa na terenie gminy Sieradz, którą realizujemy. To jest druga część jak gdyby tej inwestycji, bo na pierwszą, szanowni państwo, niedługo pojedziemy, pokażemy, na czym to polega, jak to wygląda. Właśnie, na czym polegają te prace tutaj? Widzę, że w tej chwili ciężarówki z podsypką przyjeżdżają, taką kamienną, i później będzie szła na to jakaś tam nalewka, tak? Oczywiście, najpierw podbudowa stucznia, jedna warstwa, później druga jest drobniejszą warstwą, tam 0,30 kruszywo. Później jest warstwa asfaltu wiążąca, 4 cm i 4 cm warstwa ścieralna. I utwardzenie poboczy pospółką albo destruktem, tu jest pospółka. Także tutaj jest stuczeń z piaskiem, ze żwirem i droga, już mieszkańcy będą mogli korzystać. Ta droga łączy gminę Burzenic z gminą Sieradz. Praca w lesie, szanowni państwo. Dzisiaj przypomnę tylko, jesteśmy w terenie z panem wójtem, a jest 7 listopada. Piękna pogoda, miejmy nadzieję, że dopisze i to, co założyliście sobie w części drogowej, uda wam się jeszcze w tym roku zrobić. Oczywiście mamy jeszcze kilka inwestycji drogowych, które mamy realizować. W otoczeniu pięknej przyrody, szanowni państwo, dalej jesteśmy w miejscowości Dębina. Z tyłu widać ciąg ulicy do drogi wojewódzkiej, tak? Tak. Jesteśmy na skrzyżowaniu Dębina - Stoczki. Tutaj żeśmy pozyskali środki z Polskiego Ładu na tą drogę. 1510 metrów. Ta droga łączy drogę tutaj gminną z drogą wojewódzką Burzenin-Sieradz. I tutaj też te środki pozyskane z Polskiego Ładu. 95% środków pozyskanych, 5% wkładu gminy. Odcinek, jak powiedziałem, 1510 metrów. Również tutaj podbudowa, tłuczeń, jedna warstwa, druga warstwa wiążąca, 4 cm i 4 cm ścieralna. Szerokość jezdni od 4,5 do 5 metrów. Także. Czyli tytułem podsumowania, łącznie w tej chwili państwo wykonali tutaj w miejscowości Dębiny w kierunku drogi wojewódzkiej prawie 2 km. Ulicy. Około 2 km jezdni żeśmy wykonali. No, mieszkańcy są bardzo zadowoleni, że mogą dojechać do Stoczek, do Sieradza, do pracy. I tutaj również dzieci do szkoły są dowożone do Dąbrowy Wielkiej. Zbyt często tutaj z kamerą nie bywamy, szanowni państwo, ale zapewniam, że to piękne, urokliwe tereny, dosyć mocno pocięte, a przy tym bardzo dużo pięknych lasów. Oczywiście te tereny są bardzo atrakcyjne dla mieszkańców tutaj gminy i okolic. Dużo mieszkańców by tu chciało się budować. Oczywiście wydajemy warunki. No jest teraz droga. Umożliwiamy mieszkańcom, żeby tutaj osiedlali się, budowali swoje domy na terenie gminy Sieradz. No i cieszymy się, że coraz więcej mieszkańców przybywa na teren gminy. Bardzo piękny teren, lasy. Ja zapraszam wszystkich mieszkańców miasta i gminy Sieradz, żeby tutaj mogli spędzać chwilę, na rowerze można pojeździć bezpiecznie, spokojnie. Także są tereny urokliwe i warto zobaczyć i przejechać. Jesteśmy w miejscowości Sokołów, panie wójcie. Tutaj też sporo się dobrego w ostatnich czasach, jak pamiętam. Te drogi jak wyglądały przedtem, to jest duża różnica. Oczywiście tutaj było trudno dojechać do posesji. Ta droga była nieutwardzona i zaplanowaliśmy w budżecie, aby tą drogę zrobić. Tu jest odcinek 426 metrów. Koszt całej inwestycji wyniósł 291 tysięcy złotych. I no, mieszkańcy są bardzo zadowoleni, mogą dojechać do posesji. Przedtem było ciężko wyjść z domu, dostać się do drogi powiatowej, dojechać do szkoły, do pracy.
No i mieszkańcom tutaj żeśmy zrealizowali. To jest droga gminna. To jest droga gminna, nasza gminna, która była zaplanowana w budżecie i została zrealizowana. Także tutaj no, kolejna droga w tym roku, którą żeśmy zrealizowali tutaj w miejscowości Sokołów. Patrząc technologicznie, podobna ta jak w Dębinie, tak? Technologia. Tak, też tutaj podbudowa, jedna warstwa tucznia, druga wałowany, warstwa wiążąca, 4 cm i 4 cm ścieralna, pobocza utwardzone po spółką, także no ładnie. Czy tego typu drogi mają jakąś gwarancję, czy lata użytkowania na takie drogi są przewidziane? Oczywiście 5 lat gwarancji mamy od wykonawcy na tą drogę, jeżeli coś się będzie działo, no to wykonawca musi uzupełnić, poprawić także i pobocza i gwarancja na masę asfaltową, także tutaj jest gwarancja na to i firma dobrze, która wygrywa te przetargi, wygrała, jest to firmą dobrą, dobrze wykonuje te inwestycje, no do tej pory nie mamy reklamacji, zastrzeżeń, jest dobrze, no. Współpraca się układa. Jesteśmy w miejscowości Dąbrówka, słychać szum samochodów przejeżdżających przez Eskę, zjechaliśmy wiaduktem, tutaj widzę, że też sporo dobrego się zadziało, ponad kilometr, tak, tej nawierzchni. Kilometr 300, to jest, jesteśmy na terenie Dąbrówki, do Kuśnia odcinek drogi 1360 metrów. Ta inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków Sejmiku Województwa Łódzkiego od pana marszałka. Otrzymaliśmy dofinansowanie 130 tysięcy, 220 tysięcy z dojazdówek do gruntów rolnych. Także z tego programu jeszcze złożyliśmy ponowny wniosek, bo jakieś środki zostały. Myślimy, że pan marszałek jeszcze nam dołoży, bo ta inwestycja wyniosła 697 624 zł. Także no, to środki były z budżetu gminy przeznaczone na tę inwestycję. Także widać, że ta droga jest też bardzo ruchliwa, potrzebna, łączy drogę gminną z drogą wojewódzką w kierunku Złoczewa. Także tutaj też mieszkańcy oczekiwali na tą drogę. Ta droga była zbudowana trochę w innej technologii. Widzę, że tutaj troszeczkę te pobocza wyglądają inaczej, że tutaj ta technologia wykonywania tej drogi jest trochę inna. Tak, ta technologia drogi jest troszeczkę inna zrobiona, bo tutaj była podbudowa tłuczeń i destruk był wstecz kilka lat. No i teraz żeśmy tutaj również warstwa wiążąca asfaltu 4 cm, 4 cm jest ścieralna, ale pobocza są już tutaj utwardzone destruktem, żeby ta jezdnia była szersza, bo tu jest duży ruch, także no, troszeczkę inna technologia i oczywiście też cena drogi też jest inna, cena jest znacznie droższa niż poprzednie drogi, ale cieszymy się, ta droga też jest bardzo ważnym ciągiem komunikacyjnym, łączącą Dąbrówkę z Kuśniem, tutaj do Sieradza można dojechać, również można tutaj skorzystać z roweru, przejechać się rowerem. Jest to też taka droga spokojniejsza i rekreacyjna bardziej. No i również tutaj przy tej drodze powstają nowe domy. Mieszkańcy chcą się tu budować na terenie gminy, tutaj w miejscowości Kuśnie Dąbrówka. No i cieszymy się bardzo, że... Gmina jednym słowem się rozrasta, tak? Coraz więcej osób chciałoby mieszkać na terenie gminy. Niekoniecznie z miasta Sieradza się wyprowadzają, a przyjeżdżają z różnych innych regionów naszego tutaj centralnej części, no, naszego okręgu łódzkiego, prawda? No, rocznie wydajemy około 300 decyzji o warunkach zabudowy, także nasza gmina jest bardzo atrakcyjną gminą. Posiadamy infrastrukturę, wybudowaliśmy 100 km kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sieradz. Mamy obszary uzbrojone, także tutaj zapraszamy, zachęcamy mieszkańców, żeby mogli się budować na terenie gminy Sieradz także. Ja zapytam na zakończenie programu jeszcze o projekt fotowoltaiczny. Jakiś czas temu Państwo organizowaliście jako gmina spotkanie takie informacyjne związane z odnawialnymi źródłami energii. I w części ten projekt jest realizowany. Co prawda nie wszystko, ale jakieś dokumenty w tym względzie już poszły, tak? Oczywiście złożyliśmy wniosek na pompy ciepła i na solary słoneczne i drugi wniosek będziemy składać na fotowoltaikę. Podzielone zostały to na dwa wnioski, dwa etapy tej inwestycji i myślę, że
otrzymamy dofinansowanie z obydwóch projektów, które będą realizowane na terenie gminy Sieradz. No jest tak, że możemy dostać najpierw na pompy ciepła i na solary. I drugi wniosek będzie złożony na fotowoltaikę. No wpłynęło około 400 wniosków. Duże zainteresowanie. Także bardzo duże zainteresowanie. Mieszkańcy chcą korzystać z tego programu i myślę, że dalej będziemy robić programy. Myślę, że środki wpłyną z Unii i te programy się bardzo cieszą dużą popularnością i powodzeniem. Mieszkańcy chcą, ja się też cieszę, bo ochrona środowiska, mniej zanieczyszczeń na terenie gminy Sieradz. Przede wszystkim koszty życia zdecydowanie niższe. Oczywiście koszty życia, no i ekologia. Czyściej, bezpieczniej, ekologiczniej na terenie gminy Sieradz. I tutaj warto byłoby, szanowni państwo, już zakończyć dzisiejszy program, postawić kropkę. Ja tylko powiem, że w kolejnym programie jesteśmy umówieni na dalszą podróż, na te inwestycje, które zostały już zrealizowane albo są w trakcie. Między innymi mówię tutaj o Biskupicach, o Rzechcie, mówimy tutaj o drodze czy ulicy Grądy, Kamionacz. Będzie jeszcze co pokazać. Mam nadzieję, że państwo, słysząc nazwy tych miejscowości, są zadowoleni, że w tym roku jeszcze tego typu projekty będą realizowane. Natomiast o fotowoltaice i o tym projekcie myślę, że w miarę potrzeb będziemy na bieżąco starali się pytać pana wójta, a pan wójt będzie nam udzielał wyczerpujących odpowiedzi. Na dzisiaj to już wszystko, szanowni państwo. Z Dąbrówki dziękuję państwu za uwagę. Państwa gościem był gospodarz gminy pan Jarosław Kaźmierczak. Bardzo dziękuję za udział w programie. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. Dziękuję bardzo za uwagę.